Witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj chcę Wam pokazać, co to jest i w jaki sposób powinno się robić wpis manualny w tachografie cyfrowym. Każdy kierowca zawodowy jest zobowiązany do tego, aby swoją czynność, czy to przerwa, czy inne wykonywane prace, właśnie wpisywać po włożeniu karty do tachografu. Na początek, tak jak już mamy tutaj kartę włożoną, chipem do góry, wkładamy ją do tachografu. Ważne jest, aby w tym momencie stacyjka, zapłon był przekręcony, aby zasilanie było doprowadzone. Mamy teraz pokazane, kiedy było ostatnie wyjęcie, 14 marca. I teraz, czy chcemy dokonać wpisu manualnego? Wybieramy oczywiście, że tak. I teraz mamy datę ostatniego wyjęcia, 8.24, teraz mamy 14.31. Przechodzimy sobie dalej. No i wybieramy właśnie tutaj. I teraz dla przykładu sobie możemy zaznaczyć akurat do tej godziny, albo możemy sobie po prostu wybrać odpowiednią datę i godzinę, przechodząc strzałkami, tak jak na przykład tutaj, tak, że na przykład do godziny 19.30 odpoczywaliśmy, wybieramy i teraz mamy dalszą jak gdyby czynność, czyli co robiliśmy do godziny 19.31. Teraz zaznaczamy sobie młoteczki, mamy do 19.31 młotki. I czy chcemy zaakceptować? No to wybieramy oczywiście, że tak. Chyba że ktoś pomylił się, no to może poprawić. Kraj rozpoczęcia to aktualnie w jakim jesteśmy. Wybieramy sobie. No i teraz tachograf wczytuje nam właśnie kartę. I pamiętajcie, jedna bardzo ważna rzecz, że tutaj w tym okienku, jak jest niewczytana karta, czyli te całe kółeczko, które tutaj jest, kwadracik, prostokąt, w ten sposób, to już jest karta wczytana. No i teraz jeżeli wykonujemy inną czynność, to przestawiamy sobie na młotki, no i tachograf nam zapisuje tą aktualną czynność. Pamiętajcie, aby ten wpis manualny zawsze robić, bo to jest obowiązek każdego kierowcy. Za brak takiego wpisu są srogie mandaty, a wynikają one po prostu z tego, że służby kontrolujące nie będą w stanie określić, co robiliście w tym czasie, kiedy byliście poza pojazdem. W skrócie można powiedzieć, że po prostu wpis manualny zaznacza Wam w tachografie ten okres, w którym po prostu byliście poza pojazdem. I na przykład jeżeli to robiliście pauzę weekendową, no to wtedy przy wpisie manualnym będzie po prostu wpisana pauza. Jeżeli nie zrobicie wpisu manualnego, to po prostu będzie pokazywało Wam jako to znak zapytania, czyli błąd, brak wpisu manualnego. Są też oczywiście inne czynności, które kierowca może wykonywać poza pojazdem. Czy to dojazd do firmy, czy po prostu odbiór samochodu z serwisu, czy zupełnie innego samochodu, tak, niż tym, którym się poruszamy. Dlatego jest bardzo ważne, aby ten wpis manualny zawsze dokonać i wpisać. Przy okazji kolejnych filmików postaram się Wam pokazać, w jaki sposób można zakończyć sobie dzień pracy, aby można było po prostu kartę w tachografie ewentualnie zostawić. W sytuacji, kiedy po prostu sobie wyjeżdżamy z bazy i na przykład jedziemy na trasę krajową, gdzie po prostu codziennie nocujemy w pojeździe do pauzy weekendowej. Dlatego wtedy nie jesteśmy zobowiązani do tego, aby kartę z tachografu wyciągać. Karta może zostać w tachografie, no i wtedy możemy sobie zrobić albo zakończenie, albo rozpoczęcie dnia według jak gdyby danych potrzeb. W dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Pamiętajcie, aby ten wpis manualny wykonywać, bo często i gęsto młodzi kierowcy w ogóle go bagatelizują, no i podczas kontroli można dostać srogi mandat za to, że po prostu nie wykonamy przykładowo sobie wpisu z pauzy, no i nam po prostu pauza 9 czy 11 nie zostanie tak naprawdę zaliczona, no i w związku z tym dostaniemy po prostu mandat. Jak będziecie mieli jakieś pytania, uwagi, to kierujcie w komentarzach, postaram się Wam odpowiedzieć w formie pisemnej, albo po prostu będziemy nagrywać kolejne materiały wideo. Także do następnego. Cześć!